Kryzys Suezki. Na wirażu historii. Wstęp. Po zakończeniu II wojny światowej Egipt jest suwerennym państwem, ale to Brytyjczycy kontrolują należącą do niego strategiczną arterię, czyli kanał Suezki. Klęska w wojnie izraelsko-arabskiej 1948 roku nadszarpnęła autorytet króla Faruka. W 1952 w wyniku wojskowego przewrotu do władzy dochodzą generał Nagib i pułkownik Nasser. Nasser szybko pozbywa się generała i przejmuje kontrolę nad państwem. Chce, by kraj odzyskał świetność. Egipt jest jednak dość słabo rozwinięty. Modernizacja rolnictwa i przemysłu wymaga powiększenia Tamy Asuańskiej. Nasser zwraca się do zachodnich mocarstw o środki na sfinansowanie większej zapory. 26 lipca 1956 roku wobec niezrozumiałej wolty Stanów Zjednoczonych egipski przywódca podejmuje decyzję o nacjonalizacji kanału Suezkiego. Ma nadzieję, że zyski z eksploatacji kanału wspomogą budowę Tamy. Izrael z miejsca ogłasza mobilizację i razem z Francją i Wielką Brytanią w celu przywrócenia wolnej żeglugi kanałem planuje operację militarną. Dyplomatyczne zabiegi ponoszą fiasko. 29 października 1956 roku Izrael atakuje egipskie wojsko na Półwyspie Synaj. Dwa dni później do ofensywy w rejonie kanału i Port Saidu przechodzą oddziały francusko-brytyjskie. W obawie o swoje interesy w Egipcie, zaniepokojony sukcesami Francuzów i Brytyjczyków, Związek Radziecki żąda zaprzestania walk i wycofania wojsk. Dochodzi do próby sił między Stanami Zjednoczonymi a ZSRR. By uniknąć bezpośredniej konfrontacji, Amerykanie wywierają nacisk na Francję i Wielką Brytanię. ONZ po raz pierwszy w historii wysyła na miejsce konfliktu siły rozjemcze. Koalicjanci stopniowo wycofują żołnierzy. Izrael idzie w ich ślady. Nasser wychodzi z tej próby sił pokonany militarnie, ale politycznie jest zwycięzcą i zyskuje wielki prestiż. Światowy porządek został zachwiany. Bez zgody dwóch supermocarstw nie dojdzie więcej do żadnej interwencji. Świat podzielił się wyraźniej niż kiedykolwiek na dwa bloki, wschodni i zachodni. By zrozumieć, co się wydarzyło, prześledźmy te wydarzenia krok po kroku. Chronologia. Egipt przed rokiem 1956. Egipt to rozległy kraj na skrzyżowaniu Afryki i Bliskiego Wschodu. Od roku 1914 znajdował się pod brytyjskim protektoratem. Odzyskał niepodległość w 1922. Królem Egiptu został Fuad I. Jego syn Faruk obejmie tron po śmierci ojca w 1936. Rządzi Egiptem przez 16 lat. Wielka Brytania zachowuje niektóre przywileje. Sprawuje opiekę nad cudzoziemcami i mniejszościami. Reprezentuje interesy Sudanu, a przede wszystkim czuwa nad bezpieczeństwem kanału Suezkiego. 14 maja 1948 roku kończy się misja w Palestynie powierzona Brytyjczykom przez Ligę Narodów. Zgodnie ze 181 rezolucją ONZ z 29 listopada 1947 roku Światowy Kongres Żydów powołuje państwo Izrael.
Egipt, Arabia Saudyjska, Jordania, Syria i Irak wypowiadają mu wojnę. Po trudnych pierwszych tygodniach walk Izrael przechodzi do ofensywy i z początkiem 1949 roku zdobywa terytoria należące do niego po dziś dzień. Klęska wojsk arabskich wywołuje w Egipcie falę niezadowolenia. Źródłem napięć są też nierówności społeczne, bieda i korupcja na wszystkich szczeblach władzy. Grupa wysokich oficerów korzysta z sytuacji i organizuje przewrót. 23 lipca 1952 roku wojskowi przejmują w Egipcie władzę. Egipcjanie są z króla niezadowoleni, stąd ten zamach stanu. Farouk został odprawiony z inicjatywy Nagiba. Poproszono go po prostu, by abdykował na rzecz syna. Mowa o 10-miesięcznym osesku. Odstawiono króla grzecznie do Aleksandrii. Udał się tam jachtem, który pozwolono mu zatrzymać. Nagib osobiście się pofatygował, żeby pożegnać króla. Poszła fama, że król zabrał miliony, złoto, ale on wyjechał tak jak stał. Odbyło się to w sposób pokojowy, nie było żadnej rewolty. Tak się tylko mówi, rewolucja, ale to nie była rewolta, w przeciwieństwie do wydarzeń w 1989 roku. W 1953 generał Nagib zostaje pierwszym prezydentem Egiptu i mianuje premierem pułkownika Nassera. Przez parę miesięcy walczą o władzę. 14 listopada 1954 roku Nagib zostaje odwołany, Nasser zwycięża. Nasser był oficerem. W 1952 w armii działo się źle. Zawiązał się ruch wolnych oficerów. Nasser stanął na jego czele. We władzach znajdował się też Sadat. Przewrót nastąpił 23 lipca 1952. Niecały rok później zniesiono monarchię. Władzę objął generał Nagib, ale za zamachem stał Nasser. W 1954 to on został prezydentem. Zmarł w 1970, rządził 16 lat. Doskonale zdawał sobie sprawę z roli, jaką w regionie odgrywa Egipt. Długo utrzymywał się przy władzy. Przez cały czas żarliwie bronił egipskich interesów. Egipt był bogatym krajem, ale potrzebował kogoś takiego jak Nasser, by się rozwijać. Nasser przeprowadził reformę rolną. Każda wiejska rodzina dostała po 3 hektary. Ludzie mogli wreszcie popracować na swoim. Też emerytury, opiekę społeczną i bezpłatną edukację. Odegrał ważną rolę na konferencji w Bandungu w Indonezji w kwietniu 1955. 29 azjatyckich i afrykańskich delegacji wyraziło tam wolę uwolnienia się od zwierzchnictwa mocarstw zachodnich. Przywódca Indii, Nehru i Egiptu Nasser opuszczają szczyt państw niezaangażowanych w nimbie liderów międzynarodówki biedaków. Kanał Suezki, znaczenie polityczne i gospodarcze. Wkrótce kanał Suezki zyskuje kapitalne znaczenie. To ważny szlak gospodarczy. Dzięki niemu statki nie muszą okrążać Afryki. Kanał stanowi również strategiczną arterię dla okrętów wojennych, a także źródło pokaźnych dochodów. Dlatego zachodnie mocarstwa, zwłaszcza Wielka Brytania i Francja, głównie akcjonariusze Towarzystwa Kanału Sueskiego, obstają za wolnością żeglugi w tym rejonie.
Porozumienie z lat 1856-58, zawarte między królem Egiptu a Ferdynandem de Lesseps, mówiło o koncesji na 99 lat. Król miał 45% udziałów, do Egiptu trafiało tyle samo wpływów. Ale w 1875 źli Anglicy za bezcen odkupili od władcy akcje. Tym sposobem do czasu nacjonalizacji Egipt został pozbawiony zysków z kanału. Kraj dostawał tyle co nic. Wpływy trafiały do kompanii. 18 czerwca 1956 roku, po 75 latach okupacji Egiptu, oddziały angielskie rozpoczynają odwrót. Ale strefa Suezu pozostaje pod kontrolą Towarzystwa Kanału Suezkiego. Jak długo jeszcze Egipt będzie tolerował ten stan rzeczy? Geneza kryzysu. W takiej właśnie sytuacji Nasser podejmuje próbę sfinansowania projektu Wielkiej Tamy Asuańskiej. Na początku lat 50. Egipt jest biednym krajem, w którym zaledwie 5% ziem nadaje się do uprawy. Na pozostałym obszarze rozciąga się pustynia. Nil, trzecia rzeka świata, ma żywotne znaczenie dla rolnictwa, ale wylewa zbyt rzadko i nieregularnie. Pierwsza tama, wzniesiona w okolicy Asuanu w 1902 roku, nie zapewnia wystarczającego nawadniania egipskich pól. Dlatego Nasser postanawia zbudować większą tamę w górnym biegu Nilu, także blisko Asuanu. Chodziło o produkcję energii elektrycznej na dużą skalę. Ogromna tama na Nilu, nazwana później Asuańską, już ją umożliwiała, ale Nasser chciał więcej. To Nasser podjął decyzję o budowie tamy. Potrzebował na nią pieniędzy. Spółki, głównie amerykańskie, od lat rozważały wzniesienie takiej tamy. Amerykanie zgodzili się sfinansować część projektu, lecz ostatecznie go zawiedli. Ponieważ Nasser miał poparcie Rosjan, zwrócił się również do nich. Nasser poprosił więc o pomoc Związek Radziecki. Kraj ten nie tylko zgodził się ponieść koszty budowy tamy, ale przysłał nawet specjalistów. Powinna być konkurencja. Takiej inwestycji nie zdoła przeprowadzić dwóch partnerów. Potrzebny jest trzeci. Skonsultowaliśmy się z Rosjanami. Ale ich projekt nie brał pod uwagę osadów rzecznych, które mogły służyć za nawóz i zwiększyć areał upraw. Tama miała regulować wezbrania Nilu, zapewniać kontrolowane całoroczne nawadnianie pól, elektrownia wodna zaś miała produkować prąd potrzebny do uprzemysłowienia kraju. W Egipcie wszystkim rządzi Nil, rzeka wpadająca na koniec do Morza Śródziemnego. Nil tworzy deltę, a potem uchodzi do morza. Jeśli pan zatrzyma jego wody, będzie pan mógł podlać, co pan zechce, i stworzyć więcej pól uprawnych. Brzmi logicznie, dorzecznie. To właśnie zaproponowali Rosjanie. Ale Amerykanie zaoferowali coś lepszego. I tak w czerwcu 1956 roku Nasser podejmuje decyzję. Wybiera ofertę amerykańską. Bardzo mu się spodobała. W Stanach Zjednoczonych Eisenhower walczył o drugą kadencję. Słyszał pan o tym? Eisenhower, ten wybitny wojskowy. W 1956 w Stanach były wybory, które ostatecznie ponownie wygrał Eisenhower. Nasser wysłał do niego specjalnego emisariusza i tamtejszego ambasadora z wieścią: wybraliśmy waszą ofertę budowy Tamy Asuańskiej. Wysłanników przyjął ktoś z bliskiego otoczenia Eisenhowera. Oświadczył im: zmieniliśmy zdanie, nie wchodzimy w to.
Dlaczego tak zdecydowali? Podczas amerykańskich kampanii wyborczych rozmaite środowiska intensywnie lobbują. Lobby izraelskie postawiło sprawę jasno. Nie zagłosujemy na was, jeśli będziecie dokładać do Egiptu, bo to wzmocni naszego sąsiada, a zarazem wroga. Przedstawiciele przemysłu bawełnianego też zagrozili. Jeśli sfinansujecie tamę, Egipt podwoi, a nawet potroi produkcję bawełny. Nie będziemy na was głosować. Nasser zabiegał o kapitał na tę inwestycję wśród mocarstw. Plany finansowania tamy na Nilu biorą w łeb w związku z dużą dostawą do Egiptu broni z Czechosłowacji, dokonaną za zgodą ZSRR. Poza tym Nasser jest podejrzewany o to, że popiera i finansuje Algierski Narodowy Front Wyzwolenia oraz bojowników palestyńskich z rejonu Gazy. Darcie kotów z Nasserem oznaczało lepsze widoki na rozwiązanie sytuacji w Algierii. Wszystkie te okoliczności skłaniają Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Bank Światowy do odrzucenia 20 lipca 1956 roku projektu sfinansowania Wielkiej Tamy Asuańskiej. Nasser się wściekł. Już się widział w roli przywódcy Arabów. Natychmiast zlecił swoim ludziom przygotowanie planu nacjonalizacji kanału Suezkiego. Początek kryzysu. Zagniewany publicznym afrontem, jakim była ta odmowa, 26 lipca 1956 roku Nasser podejmuje historyczną decyzję o upaństwowieniu kanału Suezkiego i blokadzie Zatoki Akaba, przez którą muszą przepływać statki kierujące się na południe. Majątek Towarzystwa Kanału Suezkiego zostaje skonfiskowany. Przejęcie przez państwo kanału Suezkiego było jedynym sposobem na sfinansowanie tamy. Potrzebowaliśmy na tę inwestycję pieniędzy. Skoro poproszone o pomoc państwa odmówiły, Nasserowi pozostała tylko nacjonalizacja kanału. Był to raczej gest kogoś wściekłego na Amerykanów, kto ze złości ciska wazonem o podłogę. Nasser podjął tę decyzję sam. Egipski rząd dowiedział się o niej w ostatniej chwili. Uważał, że wszystko mu wolno. Posunięcie Nassera wywołuje we Francji i Wielkiej Brytanii wielki gniew. Premierzy Gimolet i Anthony Eden planują wojskową operację mającą na celu przywrócenie wolności żeglugi po kanale Suezkim. Znajdujące się na Morzu Śródziemnym francuskie i brytyjskie okręty dostają rozkaz, by płynęły w stronę Egiptu. Do koalicji dołącza Izrael, który chce się uwolnić od bojowników z Gazy. Francuzów połączyła z Izraelczykami wrogość do Egiptu. Jeszcze zanim doszło do nacjonalizacji kanału, rząd Gimoleta postanowił udzielić Izraelowi pomocy wojskowej. Dyplomaci gorączkowo szukają pokojowego rozwiązania. Stany Zjednoczone wykluczają użycie siły. Wielka Brytania i Francja muszą uciec się do dyplomatycznych sposobów na zażegnanie sporu. W Londynie delegacje 22 państw próbują wpłynąć na decyzję Nassera, oferując gwarancję międzynarodowego statusu kanału. Zarząd nad nim miałby objąć organ złożony z przedstawicieli wszystkich państw użytkowników. Odbyły się narady, uczestniczyli w nich Anglicy, a następnie konferencja państw korzystających z tego szlaku. Szczyt się nie udał, bo nie uczestniczył w nim Nasser. Potem doszło do eskalacji, do próby odebrania mu kanału. Związek Radziecki podkreśla, że Egipt ma prawo decydować o wszystkim, co się znajduje na jego terytorium, w tym o kanale Suezkim. Nasser wierzy w swoją przewagę i odrzuca londyńską propozycję.
Podczas narady w Sèvres 22 i 23 października 1956 roku Anglicy, Francuzi i Izraelczycy uzgadniają szczegóły zbrojnej riposty. Izrael ogłasza mobilizację i gotuje się do ataku. Izrael przystępuje do wojny, zbrojny we francuski sprzęt. Moshe Dayan i Shimon Peres mówią Francuzom wyraźnie: wchodzimy w tę wojnę, ale uwaga, bijemy się o wolność żeglugi po Morzu Czerwonym i o załatwienie problemu terrorystów z Gazy. Mamy inne cele niż wy. Francuzi opracowują koncepcję izraelskiego pretekstu. Oddziały francuskie i brytyjskie wkroczą, by rozdzielić walczące strony. Na przełomie lipca i sierpnia zaczęliśmy szykować samoloty. Konfrontacja. Zgodnie z planem 29 października 1956 roku Izraelczycy rozpoczynają operację Kadisz. Na przełęczy Mitla, 60 km od kanału, lądują spadochroniarze. Na Synaju oddziały izraelskie atakują szerokim frontem egipskie pozycje. Te kolejno padają. Trzydziestego października Wielka Brytania i Francja wysyłają ultimatum, zakazując walczącym zbliżania się do kanału na odległość mniejszą niż 16 km. 31 października upływa jego termin. W obliczu egipskiej odmowy siły francusko-angielskie przechodzą do ataku. Francja, Wielka Brytania i Izrael zamierzają odzyskać kanał. Oddziały brytyjskie i francuskie mają operować wokół Port Saidu, zdobyć miasto i kontynuować walki wzdłuż kanału. W tym samym czasie Izraelczycy powinni przejść Synaj i opanować wschodnią część kanału. Tak zamierzano odzyskać ten szlak i ponownie ustanowić na nim wolność żeglugi. Interwencję przeprowadził Izrael. Nastąpiła na prośbę Gimoleta, który jako socjalista nie mógł sobie pozwolić na krucjatę w obronie akcjonariuszy międzynarodowej kompanii. Francuzi woleli namówić Izrael, a następnie podjąć misję rozjemczą wobec Izraelczyków i Egipcjan. Baza wojskowa w Akrotiri na Cyprze została w praktyce przeniesiona z Reims. Zapakowano sprzęt w skrzynie, na ciężarówki i w drogę. Główną arterią Francji do Istr w Prowansji. Potem akrobatyczny wyładunek w Limassol i Famagust na Cyprze. Zakładaliśmy tę bazę od podstaw, skład amunicji i tak dalej. Później lądowanie na pustyni, rozbijanie namiotów. Zupełnie jak w 1944. Lądujemy na dziewiczym lądzie, zakładamy obóz. Startujące z Cypru i z Malty samoloty francuskie i brytyjskie bombardują pozycje Egipcjan. Francuscy piloci zaopatrują izraelskich żołnierzy. Wycieńczone wojska egipskie cofają się na wszystkich frontach. Lądowanie na Cyprze odbyło się na początku września, a konflikt rozpętał się w pierwszych dniach listopada. Dwa miesiące na przygotowania. Mieliśmy do dyspozycji kilkadziesiąt statków, istną armadę. Zajęliśmy około 60 frachtowców, wśród nich okręty towarowe, transportowce, a nawet statki pasażerskie. Même des paquebots, il y a plusieurs paquebots.
3 listopada Izrael zajmuje strefę Gazy i niszczy bazy Fedainów. Półwysep Synaj znajduje się niemal w całości w rękach Izraelczyków. Izraelskie oddziały dzieli od kanału Suezkiego 20 kilometrów. 4 listopada transportowane drogą powietrzną siły francusko-angielskie dokonują desantu w Port Saidzie i zajmują Port Fuad. Egipskie wojsko znów się cofa pod naporem nieprzyjaciół. 5 listopada Związek Radziecki świeżo po interwencji w Budapeszcie, po tym jak Stany Zjednoczone odrzucają wspólną operację, stawia Francji, Wielkiej Brytanii i Izraelowi ultimatum. Żąda zaprzestania walk i wycofania wojsk. W przeciwnym razie grozi użyciem broni jądrowej. Dopiero po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że Chruszczow groził nam użyciem broni nuklearnej. Stany Zjednoczone ostrzegły Wielką Brytanię, że doprowadzą do upadku funta sterlinga na nowojorskiej giełdzie oraz że odetną od szlaku z ropą pozostałe dwa państwa. Tego samego dnia ONZ wzywa do natychmiastowego zawieszenia broni i do wycofania obcych wojsk z Egiptu. Nasser zagrzewa armię do walki, obiecuje radziecką interwencję i ogłasza, że rozpoczęła się trzecia wojna światowa. Zakończenie konfliktu. Listopada 1956 roku dochodzi do przerwania walk na Synaju. Oddziały francusko-angielskie wstrzymują ogień, ale pozostają na pozycjach. Zaczynają się rozmowy. 8 listopada ONZ podejmuje decyzję o wysłaniu do Egiptu wojsk rozjemczych. Od 20 listopada mają zabezpieczać ewentualny odwrót Francuzów i Anglików. To pierwsza misja błękitnych hełmów. Powstaje nowa formacja. Przed kryzysem sueskim nie było błękitnych hełmów. Oddziały te powołano z powodu wojny o kanał. Kanadyjczycy i Norwegowie przybyli nad jego brzegi, by zająć miejsce wojsk francuskich i angielskich. Rozpoczynają się trudne negocjacje. Pod naciskiem opinii międzynarodowej Francja i Wielka Brytania rezygnują z interwencji i zgadzają się wycofać wojsko z Egiptu. Listopada 1956 roku przybywają tam pierwsi żołnierze ONZ, by osłaniać oraz kontrolować odwrót żołnierzy francuskich i angielskich. Ma się zacząć 22 listopada i potrwać miesiąc. Kryzys sueski dobiega końca. Pamiętam okrzyki zwycięstwa na ulicach. Wygrana jednych oznaczała klęskę drugich. Radość, zgryzota. Wszystko zależy od tego, po której stronie się stało. Ja zapamiętałem radość egipskiej ulicy. Na tym zakręcie historii ważne role odegrało kilka postaci. Kim byli? Uczestnicy. Egipcjanie. Król Faruk urodził się w Kairze w 1920 roku. W 1936 obejmuje tron po ojcu Fuadzie I. Ma 16 lat. Jest młody i podatny na wpływy. Nie potrafi naprawić gospodarki kraju. Skandale korupcyjne wybuchające na każdym szczeblu władzy szkodzą jego wizerunkowi. Problemy społeczno-ekonomiczne tworzą klimat, w którym w lipcu 1952 zostaje zdetronizowany. Dochodzi do przewrotu przeprowadzonego przez grupę wyższych oficerów pod wodzą generała Nagiba. Generał przychodzi na świat w Chartumie w roku 1901. W latach 20. wstępuje do armii. Jest jednym z egipskich dowódców w czasie pierwszej wojny izraelsko-arabskiej 1948 roku. Niezadowolony z jej przebiegu w 1952 staje na czele hunty wojskowej złożonej z młodych, ambitnych oficerów. Dwaj z nich staną się sławni. Nasser i Sadat. W wyniku zamachu stanu Nagib przejmuje władzę. W 1953 zostaje pierwszym prezydentem Egiptu.
Jamal Abdel Nasser urodził się w 1918 w okolicy Asjut. Jako młody pułkownik bierze udział w przejęciu władzy w Egipcie. 3 lata później, w roku 1956, zostaje drugim prezydentem Młodej Republiki. Nasser zdaje sobie sprawę z trudności, z jakimi boryka się kraj. Mimo autorytarnego stylu rządów próbuje im zaradzić. Wraz z premierem Indii, Nehru, Nasser jest główną postacią konferencji państw niezaangażowanych w Bandungu. W 1956 ten cieszący się wielkim poważaniem polityk staje się rzecznikiem nacjonalizmu arabskiego. Porażka Egiptu w wojnie 6-dniowej z Izraelem w 1967 szkodzi wizerunkowi przywódcy. Prezydent Nasser podaje się do dymisji, ale obywatele domagają się jego powrotu do władzy. Po jego śmierci w roku 1970 cały kraj pogrąża się w żałobie. Następcą Nassera zostaje Anwar Sadat. Rosjanie i Amerykanie. Nikołaj Bułganin, marszałek Związku Radzieckiego i bohater II wojny światowej. Na początku 1956 roku przewodniczy Radzie Najwyższej ZSRR. Odmawia Nasserowi zabiegającemu o środki na Wielką Tamę Asuańską. Zezwala za to na sprzedaż do Egiptu czechosłowackiej broni. Stanie się to jedną z pośrednich przyczyn kryzysu sueskiego. Bułganin wie, że rozgromienie powstania węgierskiego przez radzieckie czołgi wywarło fatalne wrażenie. To dlatego czeka do 5 listopada, by postawić koalicji ultimatum i zagrozić użyciem broni jądrowej. Bułganin zatwierdza później umowę handlową z Egiptem. Dwight David Eisenhower, amerykański generał i jeden z twórców zwycięstwa aliantów w Europie w 1945. W momencie nacjonalizacji kanału Sueskiego w lipcu 1956 roku jest prezydentem USA. Oburzony kolonialnym zachowaniem Francuzów i Anglików, niepewny swojej reelekcji w listopadzie 1956, grozi Francji i Wielkiej Brytanii sankcjami ekonomicznymi i odcięciem dostaw ropy. Napięcia wokół kanału Sueskiego doprowadzą świat na skraj III wojny. Udaje się uniknąć najgorszego. W obliczu problemów, jakie pojawiają się po rozwiązaniu kryzysu, Eisenhower zgadza się na plan pomocy dla krajów Europy. Kanał Suezki. W grudniu 1858 powstaje Towarzystwo Kanału Suezkiego. Ma za cel jego wykopanie i eksploatację przez 99 lat. Zapisy na akcje odbywają się w ofercie publicznej, a nie wśród bankierów, gdyż budowniczy kanału, de Lesseps, obawiał się kursów stosowanych przez banki. To dlatego nazywano tę firmę kompanią kelnerów. Na akcje zapisywali się bowiem drobni ciułacze, ale to nie wystarczyło. Na koniec wicekról Egiptu kupił 44% akcji towarzystwa. Te obrazy przedstawiają pracę przy budowie kanału. Berche namalował równinę gorzkich jezior przed rozpoczęciem robót. Dwa obrazy Barry'ego ukazują plac budowy. Tutaj mamy wody Morza Czerwonego zalewające równinę gorzkich jezior w lipcu 1869. Tak więc wkrótce będziemy obchodzić 150. rocznicę powstania kanału. Kanał Suezki ukończono w roku 1869. Zbudował go Francuz Ferdynand de Lesseps na zamówienie Towarzystwa Kanału Suezkiego. Kanał łączy Port Said na Morzu Śródziemnym z portem Suez na Morzu Czerwonym. Liczy 161 km i pozwala skrócić o 6 tysięcy km drogę z Europy do Azji. Mogą nim przepływać największe frachtowce, nie muszą już okrążać Afryki. W wyniku dokonanej przez Nassera nacjonalizacji ta ważna arteria stanie się przedmiotem międzynarodowej próby sił. W czasie kryzysu sueskiego powołana w 1945 w miejsce Ligi Narodów ONZ jest jeszcze młodą strukturą.
miała dotąd do czynienia z tylko jednym poważnym konfliktem – wojną w Korei. W 1956 Zgromadzenie Ogólne ONZ po raz pierwszy podejmuje decyzję o wysłaniu międzynarodowych sił rozjemczych, które tworzą żołnierze z 10 krajów. W listopadzie 1956 roku w Egipcie melduje się 6 tysięcy wojskowych w charakterystycznych nakryciach głowy. Błękitne hełmy zostaną w Egipcie, by ochraniać kanał aż do roku 1967. Nasser wynegocjował ich wycofanie na kilka tygodni przed wojną sześciodniową. Kryzys sueski o mało nie skończył się katastrofą. Nadszedł czas podsumowań. Konsekwencje. Konsekwencje gospodarcze i techniczne. Bilans operacji w rejonie kanału wypada fatalnie. Bezpośrednią przyczyną konfliktu była chęć odzyskania kontroli nad kanałem i utrzymania swobody żeglugi. Tymczasem po zakończeniu walk w okolicach Port Saidu 46 zatopionych okrętów blokuje szlak na długie miesiące. Kanał zamykano dwukrotnie. Ostatecznie otwarto go na nowo w 1975. Odszkodowanie wypłacił Bank Światowy. Nie wdając się w dyskusję, orzekł, tak będzie rozsądnie. Spełnił tym samym jeden z warunków ponownego włączenia Egiptu w finansowy obieg Zachodu. De l'activité financière, de la réinsertion de l'Égypte dans le circuit. Odszkodowanie nie było znaczące. Obdzielono nim akcjonariuszy. Najważniejsze, że możliwe stało się odzyskanie funduszy zgromadzonych przez kompanię w ciągu blisko 100 lat działalności. To pozwoliło Suezowi stać się tym, czym jest dziś. Zniszczenia rurociągów i dróg powodują przerwy w dostawach produktów naftowych z Bliskiego Wschodu. W dodatku kraje arabskie nie chcą sprzedawać ropy firmom prowadzącym interesy z Francją lub Wielką Brytanią. Rezerwy paliw w tych krajach szybko się kurczą. 17 listopada 1956 roku Francja i Wielka Brytania zaczynają racjonować olej opałowy i benzynę. W tej sytuacji 30 listopada Stany Zjednoczone uruchamiają program pomocy w zaopatrzeniu Europy w ropę. Kanał Suezki zostaje ponownie otwarty w marcu 1957 roku i to tylko dla jednostek o wyporności do 2000 ton. Normalną żeglugę przywrócono pod koniec kwietnia. Kanał Suezki powinien był wrócić do Egiptu. Kraj na to zasłużył. Wszystko odbyło się jak należy. Egipscy kapitanowie przepuszczali okręty bez problemów. Egipcjanie bardzo się przy kanale napracowali, utrzymali go w dobrym stanie, rozbudowali. Teraz mogą tamtędy przepływać wszystkie statki. Wcześniej istniały ograniczenia. Ale by wpływało więcej jednostek, a kanał przynosił zyski, musiały się pojawić parowce. Aż do 1975 Egipt nie zarabiał na kanale Suezkim. Dopiero w roku jego ostatecznego otwarcia pojawiły się zyski i to znaczne. Kanał to żyła złota, stanowi jedno z głównych źródeł dochodów Egiptu. Kto mówi Egipt, myśli kanał Suezki. Każdej doby przepływa tamtędy 60 statków. 26 kwietnia 1957 Egipt zamyka kanał przed jednostkami izraelskimi, ale w czerwcu ponownie zezwala Francji i Wielkiej Brytanii na żeglugę.
Nie mieliśmy tam wstępu 10 lat. Kanał przysparzał Egiptowi problemów. Nie zapominajmy, że przez 7 lat był zamknięty w okresie wojny z Izraelem od roku 1967. Tam na miejscu nie rozumieliśmy wszystkiego. Protokół z Sèvres, to co się działo w Paryżu, rokowania. Jako żołnierz musisz wykonywać rozkazy. Nie masz dostępu do radia, gazet. Docierają do ciebie strzępy informacji. Dopiero później zaczynamy je łączyć w całość. Dotarło do nas, że Francuzi dokonali interwencji pod pretekstem, że Izraelczycy wkroczyli do Synaju i zbliżali się do kanału. To był podstęp. Uświadomiliśmy to sobie po latach. Do dziś uważam, że w tej sprawie nie wiemy jeszcze wszystkiego. W październiku 1958 nowy przywódca ZSRR Nikita Chruszczow wyraża zgodę na udział kraju w finansowaniu Tamy. Kryzys Suezki ostatecznie dobiega końca. Konsekwencje polityczne. Polityczne skutki konfliktu są dalekosiężne. Interwencja w Egipcie rujnuje międzynarodowy prestiż Francji i Wielkiej Brytanii. Ma to znaczny wpływ na ożywienie ruchów narodowościowych w koloniach w Azji i Afryce. Nacjonalizacja kanału wywołała ogromne reperkusje. Sama w sobie nie była czymś nadzwyczajnym. Kilka lat wcześniej Francja też nacjonalizowała dosłownie wszystko. Ale jeśli chodzi o kanał Suezki i o Bliski Wschód, ten krok miał poważne konsekwencje. W sprawę wmieszali się Sowieci, Amerykanie, Anglia, Francja, Izrael. Według mnie było to wielkie wydarzenie. Porażka Francji, która chciała osłabić Algierski Front Wyzwolenia Narodowego, odcinając go od egipskich pieniędzy, utwierdza bojowników w przekonaniu, że mocarstwo można pokonać. W tym sensie osiągnięto efekt odwrotny do zamierzonego. Francja miała wówczas problem z Algierią. Wygląda na to, że Nasser trochę Algierczykom pomógł. Z punktu widzenia francuskich władz, algierski ruch narodowy pozostałby nielegalny i słaby, gdyby nie Nasser, który w imię panarabizmu, jako samozwańczy przywódca świata arabskiego, bawił się w piromana. Mniej więcej w tym czasie generał de Gaulle zaczyna zdawać sobie sprawę, że kraj bez własnej broni jądrowej nie liczy się na świecie. Ultimatum amerykańskie odniosło skutek właśnie dzięki temu, że Amerykanie dysponowali bronią nuklearną. Brytyjczycy też, ale podlegali kurateli Waszyngtonu. Sprawa kanału Suezkiego odegrała decydującą rolę w późniejszej polityce niezależności Francji wobec NATO, a także w jej nuklearnych wyborach. Oddziały izraelskie wycofują się ze zdobytych ziem. Od 6 marca 1957 Egipt odzyskuje Gazę, Synaj i rejon Sharm el-Sheikh. Dla Palestyńczyków oznacza to katastrofę. Przeznaczone im tereny anektuje Izrael. Egipt przejmuje Gazę, a Jordania zachodni brzeg Jordanu. Na razie państwo palestyńskie nie powstanie. Z militarnego punktu widzenia Izrael ten konflikt wygrał. Zniszczył ośrodki palestyńskich terrorystów w rejonie Gazy. Pognębił najpotężniejszego i najbardziej niebezpiecznego sąsiada, niszcząc jego wojenne zasoby i zapewniając sobie parę dziesięcioleci pokoju. Doświadczenia zdobyte podczas Suezkiej operacji posłużą Moshe Dayanowi do opracowania strategii z użyciem formacji pancernych zastosowanej z powodzeniem w czasie wojny sześciodniowej.
Jednocześnie jednak interwencja w Egipcie ogniskuje niechęć wobec Izraela. Kraje arabskie zaczną coraz hojniej wspierać palestyński ruch oporu, a także pielęgnować ducha rewanżu, który dał sobie znać w 1967 podczas wojny sześciodniowej oraz w 1973 w czasie wojny Jom Kippur. Świat zawirował. Tak myślę, bo potem przyszły kolejne wojny. W 1967 armia egipska poniosła sromotną porażkę. Dała się bombardować, nie broniła się. To był taki wstyd, że zaraz potem Nasser podał się do dymisji. Niektóre środowiska go w tym poparły. Nasser był wyjątkową postacią w naszej historii. Można być jego przeciwnikiem, ale to on dzięki charyzmatycznej osobowości i inicjatywie sprawił, że Egipt wkroczył na drogę postępu, modernizacji i odrodzenia. Nasserowi zależało na losie Trzeciego Świata. Ale nie sądzę, by ten aspekt odegrał wielką rolę w kryzysie sueskim. Największym zwycięzcą okazał się sam Egipt. Dzięki nacjonalizacji kanału sueskiego Egipcjanie odzyskali godność. Był to ostatni akt ich wyzwolenia. Sądzę, że głęboko to odczuli i że to Egipt wygrał. Nie Nasser, nie jego polityka zagraniczna, tylko egipski lud. Pokonany militarnie Nasser wychodzi z kryzysu sueskiego jako polityczny zwycięzca. Wzmacnia swoją pozycję w kraju. Z końcem lat 50. staje się wielkim przywódcą Bliskiego Wschodu i rzecznikiem świata arabskiego. Ściąga. Pierwsza wojna izraelsko-arabska z 1948, tuż po powstaniu państwa Izrael, zakończyła się klęską krajów arabskich. 23 lipca 1952 roku w Egipcie grupa młodych oficerów przeprowadza zamach stanu i odwołuje króla Faruka. Pułkownik Nasser odsuwa od władzy rywali, w tym generała Nagiba. Z myślą o uregulowaniu Nilu i produkcji energii potrzebnej do modernizacji przemysłu opracowuje plan budowy tamy w górnym biegu rzeki. Zachodnie mocarstwa i Bank Światowy odmawiają finansowego zaangażowania w projekt. W efekcie 26 lipca 1956 Nasser postanawia znacjonalizować kanał Suezki. Izrael, Francja i Wielka Brytania podejmują operację wojskową w celu odzyskania kontroli nad kanałem. 22 i 23 października w Sewr państwa te dzielą się zadaniami. 29 października izraelscy spadochroniarze lądują na przełęczy Milta, 60 km od kanału. Wojska lądowe atakują Synaj i Strefę Gazy. 4 listopada Francja i Wielka Brytania zajmują Port Said i Port Fuad. Wojska egipskie przegrywają na wszystkich frontach. ZSRR żąda zaprzestania walk i grozi użyciem broni jądrowej. Stany Zjednoczone przygotowują poważne sankcje gospodarcze wymierzone w koalicję. 7 listopada 1956 roku walki ustają. Francja, Izrael i Wielka Brytania oddają Egiptowi zdobyte terytoria i wycofują żołnierzy. Kanał jest usłany wrakami okrętów. Żegluga zostaje wznowiona dopiero pod koniec kwietnia 1957 roku. Rurociągi i szlaki wodne uległy zniszczeniu. Zaopatrzenie w produkty naftowe w Europie zostaje poważnie ograniczone. W dodatku państwa arabskie zawieszają sprzedaż ropy do Francji, Izraela i Wielkiej Brytanii. Interwencja sueska to porażka Francji i Wielkiej Brytanii. Ich wizerunek doznaje uszczerbku.
Klęska dawnych potęg kolonialnych staje się źródłem nadziei dla bojowników o niepodległość. Tylko Izrael odnosi korzyść z tej interwencji. Likwiduje palestyńskie bazy terrorystyczne w Strefie Gazy i niszczy część potencjału militarnego najgroźniejszego sąsiada, Egiptu. Jednak z drugiej strony te sukcesy ogniskują niechęć świata arabskiego wobec młodego państwa. W 1976 chęć odwetu doprowadzi do nowego konfliktu izraelsko-arabskiego. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet Plus M Studio. Tekst Krystyna Kocerba. Czytał Paweł Straszewski. I have a dream. That pertains everything. I have a dream.